Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Izaka, przed wami kolejny odcinek Overwatcha, serii, gdzie łapiemy haksy grasujące w świecie Counter-Strike'a. No i mimo, że dzisiaj nie mam rangi, to i tak Overwatcha dla was nagram, bo tak jak zapowiadałem kilka odcinków temu, to fajnie będzie na Overwatchu zrobić coś nowego i teraz w końcu mam demo z Faceita, bo wczoraj graliśmy meczek składem emeritosowo-banditosowym i zagraliśmy na Daście 2 i przegraliśmy 2-16 i goście byli bardzo podejrzani. W związku z czym myślę, że to będzie fajna opcja na ten odcinek, żeby właśnie sobie takie demko z Faceita gościa podejrzanego obejrzeć. Zobaczymy, jak to się stało, że przegraliśmy aż 2-16. Czy typ był odpalony, czy też nie. Czy po prostu jesteśmy słabsi od przeciwników. Myślę, że to będzie fajna sprawa, żeby sobie to zerknąć. Mam nadzieję, że wam się taki pomysł podoba. Zresztą piszcie w komentarzach, co myślicie o tym demku i o takim pomyśle właśnie Faceitowym. Bo myślę, że to fajna sprawa. Dobra, to było 40 coś tam. Okej, to jest to demo. A to piszcie oczywiście w komentarzach. Zostawiajcie łapki w górę oczywiście. Jeżeli taki pomysł wam też się podoba, bo myślę, że takie rzeczy będą ciekawsze po prostu niż zwykłe kręcioły odpalone na serwerach. No jak widzicie, rozgrzeweczka. Wszyscy wchodzą na serwer, pewnie Pongowski ostatni. Tak to zwykle jest w tych naszych meczach, że na Pago trzeba najdłużej poczekać. No tak, no ja jestem czwarty, Pago ostatni. Zaczyna się meczyk, jest nożówka. Myślę, że tego to nie ma co pokazywać specjalnie. Będziemy pokazywać dopiero od pistoletówki. Jest start, moi drodzy, i będziemy oglądać sobie online killa. Gościu miał profil prywatny, miał flagę Japonii przy niku, więc to jakieś podejrzane machlojki już na start. I zobaczymy... Jezu, ale mryga, widzicie, tak mryga? Co tu się dzieje? Jeszcze jakiś lag. Co tu się dzieje? Ej, sfilizowało mi CS-a, wam powiem w ogóle, wiecie? Widzieliście, jak mrygało? Dobra, możemy chyba się już skupić na gierce. Musiałem zresetować komputer w ogóle, bo zawiesiło mi całkowicie demo, więc aż byłem w szoku. Powiem szczerze, nie wiem, czy to jakieś machlojki pana podejrzanego. Nie, no chyba nie. No, kurde, jakieś takie haksy na demko. No niemożliwe, niemożliwe. Zresztą to demo z GoTV, z Faceita, każdy sobie może takie pobrać. No i zobaczmy. Ustawka na długiej, w sumie dwóch zawodników. Ja w ogóle, słuchajcie, ja w ogóle już moja psycha się działa, ja już nie żyję i zginąłem na respie Tero, bo miałem freeza. Nie wiem, czy też mieliście na Faceit takie problemy ostatnio, ale miałem, słuchajcie, na pierwszym meczu, który graliśmy wczoraj na Mirażu, miałem co rundę freeza na jakieś 7-8 sekund. To jest nieprawdopodobne. I teraz też startuję mecz i ja na respie mam freeza na 7-8 sekund. I gościu po prostu z respa CT tam ze środka mnie zabił. Ja nawet nie byłem w stanie zainterweniować, bo po prostu miałem freeza gierki. Nie mogłem nic robić, nie mogłem nic się ruszyć. Kompletnie. To jest masakra. I to, słuchajcie, na Mirażu miałem tak co rundę. Dosłownie, nie wiem, miałem z 15 freezów takich paskudnych. Teraz na Daście 2 też masakra i tak wyszło. No tutaj pan online kille właśnie. Dwa fragi, ja to będę przewijał, on będzie ginął, bo będziemy tego tylko zawodnika oglądać. Myślę, że to najważniejsze. Tutaj, słuchajcie, kupił scouta w tej rundzie. Wygraliśmy pistoletówkę po wygranym klaczyku. I teraz zobaczmy. No poszły flash, w sumie nie wiem, jakoś tylko jeden flash poleciał. No, ale długo udało się zająć. Zdaje się, jeszcze ja tam chyba siedziałem z tyłu. O, no i tak, Pago już dostał. Tu hedzik. No, to była szansa. Ale widzicie, że trochę długo się z nim męczymy w sumie i walka ze scoutem na BS-ie to też jest takie bez sensu troszeczkę. Mam wrażenie, bo jednak w takiej odległości taki scout ma pewną przewagę, jak my mamy tylko Galile. Tutaj powiem wam, że tutaj możecie zobaczyć, jak ja zważywiłem, bo to aż mi było głupie. Ale ja byłem wtedy tak stiltowany, słuchajcie, byłem tak wkurzony w tamtym momencie, że masakra. Już tam się schował, no czekał na moment, żeby wychylić. I ja tutaj popsułem. Znaczy, mocno go biłem w sumie, ale dostałem headę tak czy siak. I to przez skrzynię, jak się okazuje. Więc to było takie nieprzyjemne dość. I poszło warzywko, ale byłem tak stiltowany, słuchajcie, nie byłem w stanie w ogóle nic zabić też w tym meczu. Przez te freezy, gierki byłem tak stiltowany, tak wkurzony, tak się naprzeklinałem na streamie wczoraj, że to jest masakra. A i w ogóle od razu informacja dla was, moi drodzy, jutro, we wtorek o 20:30 zdaje się, będziemy mieli mecz na Entropic, czyli na drużynę z 90. miejsca rankingu HLTV w walce o jeszcze wyższą ligę w SEA, bo pisałem ostatnio, znaczy pisałem i wrzucałem nawet film, że awansowaliśmy do wyższej ligi, to już na pewno, ale możemy awansować jeszcze wyżej, jeżeli wygramy. No proszę, tutaj się wychylił w sumie w taki sposób. Znaczy no tak, no spoko. Podszedł sobie na galerię, piknął sobie dolną trupiarnię, zdobył szybko headshota, potem się wyrzucił do dolnej. No
To tak, to jest spoko. Ale tak, to co chciałem powiedzieć, to... Znaczy, gościu gra granatami, tak? Zobaczcie, że typy ogarniają gierkę jednak. Ja słuchajcie, myślałem, że ten typo jest odpalony. Powiem szczerze, podczas meczu, nie? Dlatego chciałem sobie to demo zobaczyć, dlatego chciałem to wrzucić na YouTube'a też. Zresztą ludzie na czacie też mi pisali, żebym to zrobił. Więc z przyjemnością stwierdziłem, że to odpalę. 230 Adera po dwóch pierwszych rundach. Ale zobaczmy. Gość w sumie wykorzystuje granaty. No ten smog z dupy rzucony kompletnie. I ja to wykorzystałem, bo przeszedłem przez tego smoła. Tylko ten knight chyba zabójczy. A nie, nawet nie. Ale to się udało trafić. Ale to, co właśnie u niego jest spoko, to jest to, że bardzo wykorzystuje granaty, nie? Rzucił smoke'a na przejście. Tutaj ma przygotowanego flesza na długą. Takiego, jakiego się powinno rzucać właściwie, bo Snax nawet takiego pokazywał flesza na zajęcie długiej. To jest trochę dziwne, że idzie sobie solo, powiedzmy, no ale to jest face it, więc to nie jest nic takiego tragicznego. Długa została zajęta, właściwie od razu przejął sobie galerię na jeden strzał. I tutaj jest wcelowany. Tam w ogóle załgiem gościu sobie gra. A ten Hoki Cerata, co widzicie na czacie, pisze, to gościu był takim popsutym człowiekiem, żeby go nie obrażać za bardzo. No. Dobra, możemy to w sumie też przewinąć. I zobaczymy sobie dalej, co pan online killa zrobi. Dobra, leci flash. Takiego samego gościu rzuca flasha. On od razu się od niego odwraca. Dorzucony palak. Pik. Awopera. No był, tak, był jeden palak w sumie na początku na bramę na blisko tutaj, prawda? On dorzucił głębokiego palaka sobie tutaj i wiedział, że może piknąć, bo nawet jeżeli ktoś mu podejdzie na blisko, to on będzie miał przewagę. Tutaj nie pokazałem tego. Ale to po prostu Pevor staje się wtedy skopał. Więc sobie po prostu pikował. Zbywa fraga, dorzuca fleszyka. Także dla mnie, słuchajcie, po tych pierwszych rundach, ale to jeszcze spokojnie. No, ma 8 fragów po 4 rundach, nie? Właściwie to już jest piąta. Sayo oczywiście w klaczyku, no ale niestety bomba została bardzo daleko. Zresztą już poszło info, bo Slavak Pass dał info, od razu na Nikila cofa. Tak samo Filles, on też sobie wycofał. Sayo też daje się, teraz będzie robił obiegówę, no ale to już bez znaczenia, bo jest zajęty teren. Wiedział dokładnie, gdzie jest Sayo, bo on przecież tam zdobył dwa fragi na B. Wiedział, że paka jest tutaj, więc pilnować trzeba tak. Respatero tutaj, trzeba pilnować środka i trzeba pilnować dolnej trupiarni. Jak widzimy, Filles sobie pilnuje i to, i to. Tutaj jest Slavak Pass, który powinien tego fraga zdobyć i chyba zdaje się nawet zdobył. Bo jeszcze ma taką pozycję, że Sayo nie ma prawa się go w ogóle spodziewać. Wychylił w dobrym momencie i nie ma o czym gadać. Także tutaj normalna reakcja całkowicie. Tak to wygląda. Teraz dziwne, bo nie rzucał flesza żadnego. Tak, okej, leci smoke do CT. On od razu wie, jak zareagować. Ale to jest dziwne, że on się tutaj ustawił, że wcześniej sobie chodził na długą, a tutaj w tym momencie, jak sobie podchodzimy z trupiarni, to gościu już zaczął rotować. To mi się nie podoba bardzo, że w sumie nie rzucał flesza stąd. Co prawda, żadne flesze od tego nie poleciały od nas, ale to jest dziwne, że sobie po prostu wycofał, wszedł sobie na środek, akurat w takiej rundzie. No może faktycznie. Poszło info, że jest eko i spodziewał się tak, że skoro jest eko, to raczej długo nie będzie wyjścia, bo na eko się długo raczej nie wychodzi, tylko się atakuje galerią, a najprawdopodobniej właśnie to jest... Na eko najczęściej to się gra mid to be po prostu, tak? Smoke do respa CT i mid to be. Więc być może dlatego sobie zrotował, bo po prostu gość ogarnia gierkę. Domyślił się, że skoro mamy eko, to może się spodziewać wyjścia na mid po prostu. Tutaj dobre flesze poszły, jak widzicie. Smoke za zajęcie od Powa leciał strasznie długo, on się jakoś dziwnie odbijał i przez to mogłem zginąć. Na szczęście dobre flesze rzucili chłopaki i przez to udało się przeżyć. No i teraz tak, długa zajęta, jestem w dołku, poskanowałem sobie teraz auto, no i typ pilnuje tej pozycji. I tutaj zdaje się, poszedł kolor, żeby zająć galerię w tym momencie. To jest jeden gość tylko, który sobie gra ze Smoke'iem. Ja tutaj przede wszystkim powinienem grać tak, żeby nie zginąć. I tam nawet mi czubek głowy wystawał, a ten idzie na galerię, nawet przygotowany ma flash. Dobra, flash jest perfekcyjny, słuchajcie. Ale i tak chyba Pevor dopiero wybiegał, więc to było spoko. No, tutaj Sayo skasował. O, ten dla mnie gościu też był podejrzany, słuchajcie. Ten gość też był dla mnie był podejrzany, to jak grał, ale tutaj będzie zachowywał broń raczej po prostu, bo to nie ma sensu odbijać, więc sobie przewiniemy. To jest dziwne, że sobie na nożu tutaj biegnie już po prostu. Ale może poszło info, że jest też na długie, nie wiem. Nie wiem. Dziwne rzeczy. Dobra, wracamy do online killa.
ze snajperką. Mamy wynik 5-2. No i jak już wiecie, w sumie to były jedyne rundy, które zdobyliśmy w tym meczu. O, tutaj zobaczcie, nawet buściki potrafi zrobić sobie. A widzicie, jakie kurde. No i to... I to takich rzeczy, słuchajcie, się nie widzi od gości, którzy są niedzielnymi graczami i cheatują, nie? No to chciałem przede wszystkim zobaczyć, czy gościu jest, czy ma movement bota, czy jakby... Czy typo jest odpalony faktycznie, czy też dobrze czuje gierkę. I z tego dema wynika po prostu dla mnie, że to, że płakałem podczas meczu, że gościu jest cheaterem, no to jest wynika z mojej słabej psychy wczoraj po prostu i z mojego tiltu przez lagi i inne rzeczy, że ryczałem i mówiłem, że to cheater. A dla mnie gościu jest ogarnięty. Ma przygotowane fleszyki, potrafi grać granatami, ma przygotowane kontry na różne rzeczy, wie, jak się zachować w różnych sytuacjach, także typo jest doświadczonym gościem, który potrafi grać w CS-a. Jak widać. I ze snajperką też sobie radzi całkiem nieźle, no, po prostu. Tu pozostaje sam, już bez szans. Tu sam chyba zdobył dwa fragi, ale no właśnie. Nic więcej się nie dało zrobić. Teraz... O, przygotowany fleszek na odbicie długiej. O, wyjazd długi był. Nawet fragi się udało zdobyć. Taka dość ryzykowna pozycja. Nie ma smoke'a, ten nic nie mógłby się zgadzić. No ale w sumie, widzicie, tak jak powiedziałem, ryzykowna pozycja. Nie ma sensu, żeby tutaj pikował. Podsadzka na bombsite. O, to mnie zdziwiło bardzo, jak mnie tutaj piknął na tej galerii. Ale to po prostu była kwestia timingu, jak widzicie. Gościu był podsadzony, chciał zająć jedną pozycję. Wpuścił tam jednego gościa, który chyba miał uspa tylko. No właśnie, to Hoki Cerato. No to też taka niestandardowa pozycja do patrzenia. Jak widać. No tutaj jak dał głowę Pago, ty. I tam jeszcze jednego widział. No, to zaraz to rozdał. Także widzicie, że grało się ciężko na tych typów. Jak gość tak strzelał. No i widzicie, no i mogliśmy mówić, że gościu jest cheaterem, nie? Po tym, co strzelał. To nie ma co się dziwić, no. Jakby jedna sprawa, że ryczałem. Ale z drugiej strony, jak typo tak se strzela na fejsicie jakimś tam, nie? I ma profil prywatny, bo to się często łączy. No to jest podejrzane. Dobra, długie się nic nie dzieje. Ale zobaczcie, no tak, no długo jest zajęta i ten pilnuje gali, dlatego chwilę sobie mógł wrócić tutaj po prostu. Ale stoją dobrze i się spodziewają ataku na B, bo na A w ogóle nic nie wychodziło. Więc goście cały czas ze sobą rozmawiają, mam wrażenie. Zobaczcie, ustawka na tym B. Te flesze poszły słabe niestety bardzo. Gość kasuje jednym strzałem. On Nenkila tam już sobie rotuje, no ale to tak by... Tam nas zdusili strasznie. No to było wejście na eko, chcieliśmy sobie zaatakować, ale znowu w sumie na eko rushujemy sobie na... Czy rushujemy, no wchodzimy sobie na... Na B i to w ogóle nie wychodzi. O, tam jest podsadzka. I nie trafia z tej podsadzki na smoku. A widzicie. No ale widać, że to jest, że ma takie zagrania przygotowane różne, nie? Już jeden jest w dołku, ten idzie do niego dołączyć, zdaje się. No to tak jak często Kubik mówił w sumie, jak się gra we dwóch na A, jeden na środku, to teoretycznie jeden powinien być tutaj, a drugi powinien być tutaj, przed tą linią, o. Żeby w razie czego sobie szybko zrotować do gości na długiej, żeby się nie bić z gośćmi solo. No ale to akurat jest typo na galerii, który dostanie flash od kolegi. No i tam pof. No to Pago powiedział, że flashuje, zdaje się. No ten nic nie widział, ale ten online killa widział tego flasha jak leci. Mógł się schować na chwilę, odwrócić od flasha i piknąć i zabić od razu. Więc to tak wyszło. W sumie teraz tego nie pokazałem, ale... Dobra, to sobie przewiniemy. My już tam byliśmy, słuchajcie, psychicznie zduszeni strasznie w tym meczu, wam powiem. O, tutaj dużo flashów poleciało, więc też już tak nie przymierzył do końca, bo nie miał tyle czasu. Ale no. Ale powiem szczerze, że jak oglądam to demo, nie? I widzę, jak nas goście karają, to jest mi głupio wręcz. Jest mi głupio, że tak ryczałem, że goście odpaleni i że się nie da tego wygrać. A najlepsze, słuchajcie, jest to, że po tym meczu od razu szukaliśmy Nexta i trafiliśmy na tych samych gości, na tą samą drużynę na trainie i tam wygraliśmy chyba 27-25 jakoś w dogrywkach. No, więc to był taki meczek. I tutaj przez smoki nic nie trafił. W sumie, no takie standardowe skany. Nic specjalnego. Znowu flesze. I tu jeszcze, patrz, jeszcze z innej pozycji ma przygotowanego flesza jakiegoś, zdaje się. Żeby to odbić. My sobie w tym czasie zajmujemy galerię. Pago oczywiście trzyma z respa ten środeczek. No i ten znowu podchodzi galerię, nie? Znowu sobie podchodzi galerię sam. No ale to też łatwy frag tak naprawdę.
Wiecie, możecie sobie u mnie w archiwum, możecie zacząć to z naszej perspektywy, jak to wyglądało. Jak ktoś ma ochotę, to sobie znajdziecie na Twitchu po prostu. Jak sobie wejdziecie na mojego Twitcha, to macie tam filmy i sobie możecie zobaczyć meczek. To jest drugi mecz, który rozgrywaliśmy, bo pierwszy był na Mirażu. Zobaczcie, możecie zacząć, jakie miałem lagi przy okazji, jaki byłem stiltowany. I możecie sobie zobaczyć to z naszej perspektywy dla porównania, jak to wyglądało z naszej perspektywy faktycznie. Bo dla mnie faktycznie, tak jak mówiłem, to byli odpaleńcy ci goście. Przynajmniej dwóch z nich nawet. Ten online killer i ten Hokicerato. A nawet jak nie był cheaterem Hokicerato, to był debilem. Dobra. O, tutaj zobaczcie, mój Mołotow całkiem spoko. Tylko że ten flash drugi powinien pójść wcześniej. Znaczy później. Powinien pójść dużo później, jak goście nasi już biegają. A ja rzuciłem dwa flasze na start. No i zobaczcie, co ten typo zrobił. No ale czy to było... Znaczy, no robi hat-tricka, prawda? Mówimy, że odpalony, ale czy to było podejrzane na tyle, że gościu jest haksem? No nie. I zdaje się, że... On ma 22 fragi w meczu, tak mi się wydaje. Nawet. Ale naprawdę warto sobie takie demka pooglądać, nawet właśnie, żeby zobaczyć sobie demo przeciwnika, jak na ciebie ugrał taki mecz, żeby zobaczyć, dlaczego ugrał taki mecz. Co robiliśmy nie tak, że gość miał takie łatwe fragowanie. I tu na przykład już jest taki wniosek, mimo że palak, który pokazywał Snacks ostatnio, bardzo fajny palak za BS na zebrę i dwa flesze, to już wiem, że palak bardzo dobry, fajnie wpadł, pierwszy fleszek też bardzo fajnie wpadł, drugi też, tylko problem polega na tym, że te flesze rzuciłem za szybko. A, to widzicie, udało się zabić, ale to nie ma znaczenia, bo i tak przegraliśmy tę rundę. Ale ten drugi flash powinien polecieć dużo, dużo później, jak już moi tak naprawdę dobiegają, żeby mieli szansę go sfragować. A te flasze spadły i gościu sobie po prostu pikował. Mołotowa już nie było, więc to niestety nie wyszło tak do końca, jak powinno. No tam wjazd już na B taki, wiecie, już taki rush B po prostu, bo mamy 2-12, już w dupie mamy meczek. No i tak wyszło, słuchajcie. No i tak wyszło. W Tero nie pamiętam, co oni nam zrobili. Typo to już sobie biegnie na długą. Tupa go do dołka sobie podszedł. A, widzicie, oni poczekali sobie na długi we czterech. Ja już odpuściłem, bo spodziewałem się tylko rasza i teraz jest wyjście. Pago namierzony. Ja tutaj jakoś chciałem splashować. To też było za późno, niestety. To już było za późno, jeszcze dostałem asystę na Pago. I tu popełniliśmy... Bardzo duży błąd popełniliśmy w tym momencie. Taki, że... Sam był Pago na długi. Zobaczcie, jak ja późno do niego zlotowałem. Nie? Jak się gra w pistoletówkach, widzicie, to ważne, żeby grać sobie dwójkami. Trójkami, a Pago zostawiliśmy samego na długiej. Mój support już był dużo za późno. Co z tego rzuciłem flasha? No to jeszcze gościu się skasował. Chyba jeszcze jednego fraga zdobędzie w tym meczu. On klicha miał 24. No to się po prostu wcelował bramę. Sajo chciał się z nim duelować. Przegrał pojedynek, zresztą gościu snajperem w tym meczu był wybitnym. Jeszcze Pago walczy z tym scoutem. No tutaj pojedynek widzę. I on też nie trafia. Chociaż teraz trafił, ale przez tą beczkę. Pewor jednego praga zdobył. Miałem asystę tam flashową, ale... No tu zobaczył nogę, widzicie. Ja na przykład wtedy byłem w szoku, że gość mnie zabija, bo ja byłem pewny, że mnie zabił po prostu przez smoka. A tutaj widać. Zobaczcie, ile było mnie widać. Ja w ogóle z tego smoka nie wyszedłem. Ja miałem full szary ekran. Nie widziałem kompletnie, a on przecież widział mnie już przez sekundę, nie? A ja byłem pewny, że mnie po prostu zakasuje przez smoka. Zobaczcie, jak to gierką jest. Widzicie? A ja byłem pewny, że mi zabił przez smoła normalnie. Zaraz wam chyba to znajdę jeszcze. Na szybko. Tego meczu. Bo to ja wtedy się wściekłem. Wściekłem się. A nie, co on jeszcze tutaj więcej fragów zrobił? Co on robi tutaj? Jezu, to on 28 zrobił. Nawet nie pamiętałem tego, cholera, że on tak nas nastrzelał. Ten gościu się skasował. Ja się zagadałem. Ale tak to wyglądało. No i cóż. 28 do 6 statystyki na nas nakręcił. Czy cheatował? No nie. O, zobaczcie, jadą? Słuchajcie tą sytuację z mojej perspektywy, jak wyglądało. Patrzcie. Zobaczcie. Chodzi. No przecież ten gościu to wie. Jebany, kurde. Tylko jeden był po skałcie sobie? Ten gościu, nie, nie wiem. Ja chciałbym zobaczyć, to jest materiał na Overwatcha na YouTube. Nie, ale to demko. Bo to jest gościu, który jest odpaleńcem. Jednego, dwa razy trafiłem, ale widzicie. I tak właśnie powiedziałem, słuchajcie. Gość jest odpaleńcem i że chciałem zobaczyć jego demo. Obejrzałem jego demo,
Czy słusznie ryczałem podczas tego meczu? No nie, bo gościu był czysty, w 100% jak dla mnie żadnych podejrzeń nie było, że ty poczytawał podczas oglądania tego dema. Było kilka takich rzeczy, które spokojnie można wyjaśnić wiedzą elementarną o Counter-Strike'u. Także biję się w pierś, pomyliłem się tym razem, jakby jestem człowiekiem, mylę się też nieraz i czasami, wiecie, czasami takie, że masz gorszy dzień i po prostu starasz się zwalić na wszystko, tylko nie na siebie. Naprawdę jest taka, że zagrałem piach podczas tego spotkania, byłem wkurzony i jakoś chciałem sam się wybronić przed samym sobą. Także to też jest pewna nauczka, myślę, dla mnie, dla was być może też. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Mam nadzieję, że odcinek był dla was fajny. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Zapraszam na streamka. Dzisiaj będę komentował Izako Bors. Po raz pierwszy komentuję od IEMA 2020, także minęło, słuchajcie, 6 miesięcy. Pół roku nie komentowałem. Najwyższa pora coś skomentować. A potem Assassin's Creed Valhalla, bo premiera jest chyba jutro, ale ja już dzisiaj będę mógł grać. Więc od 18 meczek Izako Bors, a potem 20 pewnie, 21, zależy o której skończą, Assassin's Creed Valhalla. Zobaczymy sobie, z czym tę gierkę się je. Zapraszam serdecznie, teraz zresztą będzie trochę Valhalla pewnie na streamkach, tak samo jak CS-a zresztą, także wpadajcie codziennie od 18 do godziny 1 mniej więcej, tak wychodzą streamy, tylko nie w piątki, bo w piątki są wolne. Trzymajcie się i do usłyszenia na streamkach. Cześć, cześć!